ciągu minionego roku zostaliśmy poddani bardzo silnej konkurencji ze strony tanich produktów z Ukrainy. Najwięcej się oczywiście mówiło o zbożach, bo to też taki może najbardziej strategiczny produkt. Były protesty rolników, były zapowiedzi ograniczenia importu ze strony rządu czy Komisji Europejskiej, ale warto też pamiętać o tym, że był na przykład i trwa nadal masowy import mrożonych maryn, mrożonych truskawek, porzeczek, wiśni, wszystkich tych gatunków, które są na Ukrainie produkowane przy niższych kosztach produkcji. One dzisiaj swobodnie wchodzą na rynek Unii Europejskiej, w tym szczególnie Polski, z racji naszego sąsiedztwa i bliskiego położenia. Te produkty nie emigrują gdzieś dalej. One wchodzą niestety na półkę polskich sklepów, na półkę polskich magazynów, zabierając w nich miejsce dla produktu polskiego. A zważywszy na to, że koszty produkcji na Ukrainie są zdecydowanie niższe niż w naszym kraju, one są bardziej atrakcyjne cenowo dla tych, którzy je kupują. My tej konkurencji, jeżeli ten rynek będzie zupełnie otwarty, nie jesteśmy w stanie wygrać. I nawet te pomysły, te zapowiedzi, które się pojawiają o wprowadzeniu cła, zakazu importu, w jakimś okresie być może osiągną swój cel, osiągną skutek. Natomiast musimy też myśleć długofalowo o tym, co będzie, kiedy Ukraina jeszcze bardziej stowarzyszy się z Unią Europejską, a być może stanie się członkiem Unii Europejskiej. W jaki sposób wtedy polscy producenci rolni, w tym sadownicy, producenci owoców, wytrzymają konkurencję z tanimi produktami z Ukrainy? Warto jeszcze wspomnieć, że tam nie są prowadzone niektóre czynności, które my jesteśmy zobowiązani prowadzić. Tam są stosowane preparaty, których my stosować nie możemy już od dawna. Więc jeżeli ta produkcja tam, tańsza, zmierzy się z polską produkcją droższą na zupełnie wolnym, otwartym rynku, to boję się, że tą rywalizację polscy producenci, w tym polscy sadownicy, przegrają. Więc należy się bezwzględnie rozpocząć dyskusję i na temat warunków, terminu, zasad członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, dlatego że przy otwartym rynku zupełnie, przy otwartej granicy, boję się, że bez systemów zabezpieczających tą rywalizację przegramy.